Materiał Komitetu Wyborczego SLD. SLD. Jutro bez obaw. Lista numer 3. Pomoc ze strony państwa mają otrzymywać ci najsłabsi, a nie ci najsilniejsi. Każda nieroztropnie wydana złotówka na tych, którzy najgłośniej krzyczą, jest równocześnie złotówką zabraną tym, którzy nie mają takiej siły przebicia, ale tej złotówki publicznej potrzebują najbardziej. Solidarna równowaga generacji musi też oznaczać, iż pokolenie seniorów przestanie być traktowane jako ciężar. W wypowiedziach polityków i statystyków wyłącznie jako koszt dla budżetu. 16 milionów Polaków żyje poniżej minimum socjalnego. Najniższa gwarantowana emerytura wzrosła w tym roku o niespełna 15 zł. Można za to kupić kilogram cukru i dwa bochenki chleba. ZUS się chwieje. Nie wiadomo, co będzie z wypłatą świadczeń za kilka lat. Wiadomo za to, że reforma emerytalna zakończyła się katastrofą. Pierwsze emerytury z OFE wyniosły 20 kilka złotych. Miały być wakacje życia pod palmami. Jest rozpacz i powtarzające się pytanie, jak żyć. Wstydem i hańbą rządów prawicy są głodne dzieci, emeryci, których nie stać na czynsz i lekarstwa, rodziny, które nie dostają zasiłku, bo o złotówkę przekroczą próg dochodowy. Dla Platformy pomoc społeczna to kula u nogi. Dziś wydajemy na nią niemal najmniej w całej Unii Europejskiej. Tak dalej być nie może. Najwyższa pora, by wzrost gospodarczy odczuli również ci, którzy dzisiaj żyją na granicy ubóstwa i z trudem wiążą przysłowiowy koniec z końcem. W pierwszej kolejności podniesiemy poziom rent i emerytur. Seniorzy nie będą już więcej ze łzami w oczach odchodzić od okienka w aptece, bo wprowadzimy maksymalny roczny limit wydatków na leki. Po jego przekroczeniu każdy pacjent będzie miał prawo ubiegania się o zwrot pieniędzy. Doprowadzimy do podwyższenia kryteriów dochodowych i w pomocy społecznej, i w świadczeniach rodzinnych, przez co zwiększymy liczbę dzieci otrzymujących zasiłki rodzinne oraz liczbę osób uprawnionych do pomocy państwa. Polityka społeczna, wbrew temu, co wmawia nam prawica, nie oznacza rozdawnictwa. To sposób, w jaki nowoczesne państwo może i powinno pomagać tym, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji. Polska potrzebuje zmiany. Polityka to sztuka wyboru. Ty też masz wybór. Wybierz lepsze jutro. Wybierz jutro bez obaw. Materiał Komitetu Wyborczego SLD. SLD. Jutro bez obaw. Lista numer 3.